A, witajcie ponownie. My tak sobie tu gadu, kawka, śniadanko i tak dalej. Jest ten sam dzień. Tu już nagrywam po tym podsumowaniu, co widzieliście. A tam kolega po fachu. Ja myślałem, że on na sobie czyści. Jakiś rybak. A teraz tak patrzę na niego. O, nie przybliżę. Ale ma wykrywkę i ma sito ze strasznie długim kijem, także no nie jestem sam. Widzę, jedzie tu w wodzie, nie było go tutaj, nie wiem, przed godziną. A teraz jak patrzę, nie jestem sam tutaj. Dobrze, dobrze. Księda, z panem porozmawiamy, coś ciekawego wyłowił. Znalazł coś fajnego i zobaczymy. Dobra, na razisko.
Witajcie. Będę się zwijał. Robi się szaro. Zrobiło się już tak konkretnie chłodno, że ilość czasu spędzona tutaj zaczyna chłód jakby doskwierać. Siedząc w tej wodzie, akurat tylko wodery, żadnej pianki pod spodem. Ale w sumie już jest 15 po 5. Czas spadać, to już wychodzi na to, że to będzie 7 godzina tutaj. O, 7. Za chwilę niedługo będzie. Kolega widzę, jeszcze tam jest. Przyszedł godzinkę później. Może powalczy, ale to w świecce. Ale to ja teraz się zwijam. Podsumowanie albo jeszcze zrobię tutaj, albo w domu. Zobaczymy. Muszę jechać jeszcze spróbować właśnie ten dumik naprawić i do zobaczyska, trzymajcie się. No witam, jednak podsumowanie robię w domu. To z wody, którego jeszcze nie pokazywałem. Zawleczek było mniej z wody. Akurat można jakoś wygodnie policzyć, ale nie będziemy liczyć. Zawleczki, folia aluminiowa z tymi kapsami, to jest, nie wiem, lekko powiedzieć, no masakra, nie? Nie dość, że multum tego było, to jeszcze te porzewiałe, te, które już rdzą, zachodzą, normalnie biły na jakiś fajny kolor. No masakra, żeby było tyle monetek, ile tych tutaj kapsli. No chociaż jedno 10-groszowego, obojętnie, to już by było lepiej, nie? No multum kapsli, dosłownie jeden wielki chleb tam jest. Tak jak i na plaży, tak jak i w wodzie. Masakra. Ojejku. Tu jakieś metalowe coś. Już albo były obok czegoś kopane, albo po prostu niekiedy chciałem sobie wykopać typowo żelazny przedmiot. Nie wiem. Kawałek drutu kolczastego, nie wiem, takie jakieś dziwne to. Gwoździki, jakieś coś, jeden makaron. No z monetek, no dobra, jedna dwójeczka. To na samym wejściu do wody akurat. Dwie dwudziestki, jedna dziesięciogroszówka, pięciogroszówka, jedna dwójka, chyba trzy jednogroszówki. To jakieś destruktywa, nie wiem w ogóle. Co to może być? To może być też 5-groszówka? Może? To jaki będzie perelek? Jakieś prześwituje tu taki. Ale to będzie to ładne. Ładne 2 grosze. Ale to nie jest to ładne. Zaczynam nosem pociągać, ale mnie tam przewiało. Za długo w tej wodzie chyba siedziałem. Te kamienie chwycił magnes. Wziąłem je, później sprawdzę dlaczego i po co. Ołów, taka drobinka razem z tym haczykiem, kawałkiem żyłki. Żadnych blaszek nic, tylko takie coś, jedno na ryby. I tak, ala niby biżuteria, no nie wiem. Jakaś ósemka. Coś nie wiem od czego. To na pewno aluminium, bo takie jakieś lekkie. To nie tutaj. Jakaś nakrętka z kawałkiem śrubki, to jest miedziane. No to wiadomo, ale od tym barku można od razu połączyć. O, to jest od tego. Ale to nie było razem, tylko to też jest akurat od tym barku.
Tu jakiś guzik, coś na nim jest napisane. Jakieś takie coś. Cośko aluminiowe. To mi narobiło trochę nadziei, ale no na pewno to nie będzie jakiś kurde, nie wiem, jakaś zawieszka, ale to będzie chyba tam miedź, nie, nawet nie miedź, chyba aluminium. Jakiś taki grzybek miedziany czy mosiądz. I to jeszcze nie wiem, co to jest, nie wiem w ogóle, co to było. To jakieś dziwne zapięcie takie, ale nie wiem. Jest to dosyć ciężkie, ale to jest niemożliwe, że miał takie szczęście, żeby tyle gram złota znaleźć. Poza tym zaszło już czymś. No nie wiem, ja to spróbuję oczyścić i na pewno dodam jakąś jeszcze informację, jeżeli to się okaże coś lepszego niż aluminium czy tam miedź. No ale no, nawet takie dziwne to zapięcie, nie wiem, ani na kolczyk, bo tu nie ma dziurki, jest płaskie tutaj, no nie wiem, jak wiecie, to napiszcie, co to, od czego, czy w ogóle biżuteria, czy co innego. Tu to będzie na pewno tak fajnie biło na 60 ileś, kawałek srebra. Nic więcej obok nie było, jedynie takie coś. To jest z wody, to co teraz tu przedstawiłem. No tutaj to jest to, co już pokazywałem wcześniej. No, plaża dała więcej, ale jeszcze tam było widać, ale nie wspomniałem o tym serduszku. Ale ono też nie jest srebrne. Jakieś coś. Przynajmniej próby tu nigdzie nie widzę. To będzie jakaś stal nierdzewna. Dosyć takie ciężkawe, ale... No, tak to wygląda. Tu są te pozostałości, które przywiozłem. Zaraz wędrują do kosza. Nie wyrzucałem nigdzie indziej po drodze, tylko pakowałem wszystko do samochodu. No, także tak to wygląda od dzisiejszego dnia. To będą raczej dwa odcinki. Jedno z wody, jedno z plaży. Także jak się podobało, to łapka w górę, subik. Może następnym razem będzie lepiej. Dobra, trzymajcie się, na razie.